Tak, to jest rozmowa z panem wójtem gminy Ostrów, panem Piotrem Cielcem. Panie wójcie, czy mógłby pan powiedzieć, jakie ważniejsze przedsięwzięcia, inwestycje zostały wykonane w gminie Ostrów w ciągu bieżącej kadencji? Dzień dobry, witam państwa. Gmina Ostrów z racji tej, że posiada składowisko odpadów komunalnych na swoim terenie i od ponad 20 lat nim zarządza, to oczywiście główny nacisk kładzie na gospodarkę odpadową. Jesteśmy tym zakładem jako zakład regionalny w tej chwili i w związku z powyższym ostatnie lata też były bardzo mocno ukierunkowane właśnie na rozbudowę tego zakładu. Jak wszyscy wiemy, od 1 lipca weszła nowa ustawa o gospodarce odpadowej, która narzuciła pewne obowiązki na gminy. W związku z powyższym te instalacje musiały być na czas gotowe. My w tej chwili posiadamy już statut regionalnej instalacji przetwarzania odpadów, który ma służyć czterem powiatom: Dębickiemu, Robsko-Soniszewskiemu, Kolbuszowskiemu i Mieleckiemu. W związku z powyższym koncentracja tych zadań była głównie na składowisku. Mam na myśli oczywiście budowę sortowni odpadów komunalnych, budowę kompostowni, budowę kolejnych kwater na odpady komunalne i również na odpady azbestowe. Ale oczywiście oprócz tych zadań związanych właśnie z gospodarką odpadową, nie tylko dla gminy Ostrów, ale dla, jak tak powiedziałem wcześniej, populacji około 400 tysięcy mieszkańców, nie zapominamy o tym, co jest istotne i ważne dla naszej gminy. Mamy na myśli oczywiście budowę sieci kanalizacyjnej, która też w zakresie ochrony środowiska tu się bardzo dobrze wpisuje. Kolejna miejscowość, w tej chwili już można powiedzieć siódma, która jest kanalizowana, miejscowość Ocieka. Realizujemy to zadanie i będziemy w przyszłym roku finiszować. Także po osiągnięciu tego efektu pozostanie nam tylko dwie miejscowości, Wola Ociecka i Blizna, do skanalizowania. To będą zadania na kolejne lata w tej właśnie materii. Oprócz tych tematów z zakresu ochrony środowiska nie zapominamy o tym, co jest ważne i istotne dla mieszkańców naszej gminy, a więc kwestia oświaty, kultury, sportu, rekreacji. W ostatnich dwóch, trzech latach powstały kolejne obiekty właśnie w infrastrukturze sportowej. Mam na myśli wielki kompleks sportowy w Ostrowie, który powstał i w tej chwili kończymy budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Skrzyszowie. Jest to ostatnia szkoła, która takiej sali nie posiadała. Będzie to sala wielofunkcyjna, sala, która oprócz swoich zadań tych sportowych, tych kultury fizycznej, będzie również realizowała funkcje kulturalne, funkcje społeczne, ponieważ jest to sala widowiskowa z trybunami, z całym zapleczem technicznym, zapleczem też i takim fizjotechnicznym, gdzie będzie można robić różne dodatkowe funkcje, a więc chcemy, aby ten obiekt był, tak powiedziałem, wielofunkcyjny. A więc oprócz tych zadań czysto, tak powiedziałem, gospodarki odpadowej, również myślimy o tych innych działaniach z zakresu właśnie też i turystyki. I tutaj przykład taki ewidentny to właśnie Park Historyczny w Bliźnie, który od 3 lat funkcjonuje, cały czas go rozbudowujemy i to było też wielkie, ważne zadanie, które jakby nie było, jest dla nas magnesem, który przyciąga ludzi chcący łyknąć historię, a zarazem oczywiście odpocząć w tych malowniczych lasach miejscowości Blizna i naszej gminy. Jakie przedsięwzięcia planujecie w najbliższej przyszłości do zrealizowania do końca kadencji? Chcielibyśmy, aby do końca kadencji i na pierwsze lata następnej nasza gmina, tak jak powiedziałem na początku, była w pełni skanalizowana, więc zostało nam dwie miejscowości. Mam nadzieję, że dokumentacja techniczna w przyszłym roku na tej miejscowości powstanie i będzie szansa, aby 2015-16 mieć już 100% skanalizowania naszej miejscowości. I oczywiście rozbudowa tego ZZO, o którym wspomniałem wcześniej, ponieważ na chwilę obecną jest to pierwszy etap pozwalający na obsługę populacji około 200 tysięcy mieszkańców, już funkcjonuje, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, cały nasz zachodni region jest to 380 tysięcy mieszkańców, a więc będziemy go też musieli rozbudować, aby mógł funkcjonować on szerzej. Myślimy o tym, aby nasza młodzież, która w tej chwili ma piękne obiekty oświatowe, sale gimnastyczne, miała też możliwość funkcjonowania na godziwych obiektach sportowych i w tej chwili myślimy o tym, aby te obiekty też poprawiać, te, które są jeszcze do poprawy, chociaż praktycznie większość z nich jest wyremontowanych, dobrze przygotowanych. Również chcielibyśmy, aby w zakresie turystyki oznakować szlaki turystyczne, tak aby miejsca te historyczne, które pamiętają drugą wojnę światową, były połączone ze sobą szlakami pieszo-rowerowymi, tak aby osoba, która jest zainteresowana oczywiście zwiedzeniem miejscowości Blizna, ale również by mogła wyjść w teren na sieć umocnień miejscowości Ocieka, również sprawdzić i zobaczyć to, co pozostało po II wojnie światowej, jeśli chodzi o miejsca startów rakiet V1, V2, czy ewentualnie inne obiekty towarzyszące.
Jeszcze może jedno pytanie, ponieważ w przyszłym roku będziemy wchodzili w nową perspektywę budżetową unijną. Czy tutaj macie jakieś gotowe plany, propozycje, żeby pozyskiwać środki unijne? Tak, oczywiście mamy przygotowane dokumentacje techniczne, przebudowy, szczególnie węzłów komunikacyjnych, bo to jest bardzo ważne i istotne. Przez gminę Ostrów przebiega autostrada, która przecina nam w tej chwili gminę na pół. Praktycznie jest bardzo ważne, aby skomunikować jeszcze lepiej tą ważną arterię komunikacyjną ze zjazdem. Zjazd niestety jest zlokalizowany w sąsiedniej miejscowości, w sąsiedniej gminie Sędziszów w Borku Wielkim, ale łączy się drogą powiatową z gminą Ostrów w miejscowości Kamionka. W tej chwili przygotowujemy dużą dokumentację techniczną wspólnie z sąsiadami, z gminą Robczyce, gminą Sędziszów, aby skomunikować ten zjazd jeszcze lepiej, ponieważ posiadamy specjalne strefy ekonomiczne działające w strukturach strefy mieleckiej. Pod strefę w Kozodrze, pod strefę w Robczycach, a więc chcielibyśmy, aby te właśnie miejsca, w których inwestorzy bardzo chętnie się chcą lokować, aby jeszcze mocniej skomunikować z innymi terenami. Również uzbrojenie tych stref jest dla nas bardzo ważne i istotne, ponieważ potencjalni inwestorzy, którzy chcą do nas przyjść, oczywiście pierwsze pytania, które kierują, to właśnie poziom uzbrojenia tych terenów i łączność z autostradą. Jeżeli to spełnimy, to zainteresowanie naszymi terenami będzie jeszcze większe. Mimo że muszę powiedzieć szczerze, że strefą przemysłową w Kozodrzy, którą już zawiadujemy, jest duże zainteresowanie. W tej chwili już 4 firmy w tej strefie rozpoczęły swoją działalność, bądź to fizycznie już otwierając zakład, bądź w tej chwili będąc na etapie dokumentacyjno-pozwoleniowym. Zakładamy, że w przyszłym roku kalendarzowym powinno około 100 miejsc pracy na koniec roku w tym miejscu powstać. No, dziękuję bardzo. W takim razie. Dziękuję również.